Nadleśnictwo Dobrzany, jedno z 35 nadleśnictw w województwie zachodniopomorskim. Położone jest na terenie 11 gmin i miasta Stargard. Zajmuje jego północno-wschodnią część. Specyficzne dla nadleśnictwa i jednocześnie powodujące duże problemy logistyczne jest jego rozłożenie w kilkuset kompleksach leśnych. Charakterystyczną jego cechą w porównaniu do średniej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie jest wysoki udział gatunków liściastych, wynoszący 54,6%. Głównym gatunkiem tworzącym lasy na tym obszarze jest sosna. Zajmuje 34,7% powierzchni, ponad 1/3 terenu nadleśnictwa. Ma niewielkie wymagania, jeśli chodzi o żyzność gleby, jest odporna na działanie przymrozków, mrozów czy brak opadów. Przez centralną część nadleśnictwa Dobrzany przepływa rzeka Ina, która tworzy liczne meandry i starorzecza, a charakterem przypomina rzekę górską. Jest miejscem występowania ryb łososiowatych. W okolicy nie brakuje również jezior, bagien oraz oczek wodnych, co w połączeniu z polodowcowym ukształtowaniem terenu stanowi idealne miejsce do życia bobrów. Czasami jednak te objęte ochroną zwierzęta przyczyniają się do istotnych szkód w drzewostanach. Działalność lodowca przyczyniła się nie tylko do ukształtowania terenu i bogactwa wody, ale także do budowy geologicznej gleb i układu siedlisk. Dlatego też w nadleśnictwie Dobrzany drugim po sośnie gatunkiem jest buk. W naszych warunkach odnawia się on w sposób naturalny. Teren nadleśnictwa Dobrzany w większości położony jest w granicach Ińskiego Parku Krajobrazowego. Na tym terenie występują dość licznie formy ochrony przyrody. Tereny mające szczególną wartość przyrodniczą są chronione. W nadleśnictwie Dobrzany obszar podlegający różnym formom ochrony jest bardzo duży. Składają się na nie liczne użytki i pomniki przyrody. Obszary Natura 2000, czyli tereny ochrony siedlisk i specjalnej ochrony ptaków. Na uwagę zasługuje również 4 rezerwaty przyrody. Największym z nich jest rezerwat Głowacz. Zajmuje powierzchnię prawie 80 hektarów. Został utworzony w 1985 roku w celu zachowania krajobrazu Moreny Czołowej na terenie najwyższego wzniesienia w byłym województwie szczecińskim oraz występujących na tym obszarze wielu zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych oraz chronionych gatunków zwierząt. Drugim co do wielkości jest rezerwat Krzemieńskie Źródliska. Powstał dla zachowania źródlisk z rzadkimi zespołami roślinnymi oraz ostoją fauny. Na uwagę zasługuje również bardzo duża powierzchnia, zajmująca ponad 500 hektarów tzw. powierzchni referencyjnych, czyli najczęściej trudno dostępnych lasów na terenach podmokłych. Drewno zostawia się tam do naturalnego rozkładu. Zagadnienie retencjonowania wody w lasach nabiera znaczenia z powodu obserwowanych zmian klimatycznych. W ciągu ostatnich kilku lat doświadczyliśmy okresów z bardzo dużą ilością opadów powodujących podtopienia lasu, jak również suszy, na skutek której schły drzewa. Skutkiem braku opadów i wysokich temperatur od wiosny do jesieni są częstsze i większe niż zwykle pożary lasów. Wymaga to większego nakładu sił i środków na działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwie. Nadleśnictwo Dobrzany utrzymuje w gotowości samochód patrolowy z modułem gaśniczym, system telewizyjny do obserwacji terenów leśnych,
Punkt alarmowo-dyspozycyjny, gdzie w okresie zagrożenia pożarowego prowadzony jest stały monitoring. Przygotowana jest również sieć dojazdów pożarowych i punktów czerpania wody gaśniczej. Lasy Państwowe wynajmują też samoloty patrolowe i gaśnicze, które bezpośrednio biorą udział w akcjach. Bardzo korzystne usytuowanie leśnej bazy lotniczej na terenie portu lotniczego Goleniów umożliwia szybką lokalizację pożarów i ich gaszenie. Przy ochronie pożarowej lasów nie można pominąć roli Państwowej Straży Pożarnej i lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z którymi od wielu lat nadleśnictwo współpracuje. Leśnictwo zajmuje się wieloma różnymi aspektami. Jednym z nich jest pozyskanie surowca drzewnego. Drewno od zarania ludzkości było materiałem, bez którego nie sposób się było obyć. Z drewna wykonywane są domy, elementy ich wyposażenia, papier, a także przedmioty codziennego użytku. Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku, leśnicy wycinają te fragmenty lasów, które są już stare, a w ich miejsce od razu sadzony jest nowy las. Jest to tak zwana gospodarka planowa, ponieważ każdy zabieg jest planowany przez specjalistyczną firmę, która przygotowuje plan urządzenia lasu na okres 10 lat. Plan ten musi zostać zatwierdzony przez ministra środowiska. Wszystkie działania nadleśnictwa wykonywane są w ramach tzw. zrównoważonej gospodarki leśnej. Ścinką drzew również zajmują się firmy specjalistyczne. Prace te wykonywane są często w bardzo trudnych warunkach terenowych. Praca leśnika przy pozyskaniu drewna nie jest łatwa. Ścięte drzewo należy zakwalifikować do konkretnych sortymentów drewna i je pomierzyć. Następnie przetransportować do drogi wywozowej i ułożyć w stosy lub mygły. Gdy zjawi się przewoźnik, który dostarcza drewno do któregoś z odbiorców, leśnik wystawia kwit wywozowy, na podstawie którego możliwy jest legalny transport. Jednym z najważniejszych odbiorców drewna sosnowego jest zakład IKEA. Jeden z tartaków tego giganta znajduje się w miejscowości Chociwel. Na terenie nadleśnictwa znajduje się również składnica drewna zarządzana przez Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie. Na placu składnicy manipuluje się pozyskane drewno, uzyskując w ten sposób pożądany surowiec w przemyśle sklejkowym oraz okleinowym. Co roku wczesną wiosną rozpoczyna się akcja sadzenia drzew. Sadzonki drzew leśnych, które wcześniej są hodowane na szkółkach leśnych, wysadzane są przez ludzi przy pomocy szpadli i koszturów. Nadleśnictwo Dobrzany posiada własną szkółkę leśną. Nasiona zebrane w lesie są wysiewane, a następnie po roku, dwóch lub trzech latach sadzonki są ponownie sadzone i pielęgnowane, m.in. przez wykaszanie chwastów, które stanowią dla nich naturalną konkurencję. Leśnicy na bieżąco muszą monitorować zdrowotność lasów oraz poziom zagrożeń ze strony organizmów żywych, choćby owadów. Stosują w tym celu różnego rodzaju pułapki chwytne i feromonowe.
Śmiało można powiedzieć, że leśnictwo to przede wszystkim ludzie, którzy na co dzień obcują z przyrodą. Są wśród nich tacy, którzy leśnictwo odziedziczyli w genach. Leśnicy od pokoleń, którzy od najmłodszych lat wiedzieli, co będą robić, jak dorosną, bo las był ich naturalnym środowiskiem. Najpierw przybliżał im go dziadek, a następnie ojciec. Dziś oni zdobytą wiedzę przekazują dalej. Do zadań leśników należy bowiem również edukacja. W każdym nadleśnictwie jest tak zwany lider edukacji. Jego rolą jest przekazywanie społeczeństwu wiedzy na temat lasu i leśnictwa. Zajęcia prowadzone są zarówno w lesie, jak i w obiektach edukacyjnych, takich jak na przykład wiata edukacyjna na szkółce leśnej w Szacku. Zagadnień do omówienia jest bardzo dużo. Jednym z nich jest zachowanie się zwierząt w lesie w okresie zimowym oraz prawidłowe sposoby ich dokarmiania. Nadleśnictwo utrzymuje własne obiekty turystyczne. Należą do nich drogi udostępnione do ruchu kołowego, miejsca postoju pojazdów, miejsca wypoczynku. Przez tereny leśne przebiegają też gminne szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Wszystko to przyczynia się do rozwoju turystyki na terenie, na którym położone jest nadleśnictwo Dobrzany. Lasy od zawsze były nieodłącznym elementem przyrody. Przywilejem naszego społeczeństwa jest możliwość korzystania z nich. Dlatego, podziwiając przepiękne zakamarki przyrody, warto byśmy robili to odpowiedzialnie. Nadleśnictwo Dobrzany. Zapraszamy!